Cześć, tu Patrycja. Czas strasznie szybko leci. Mamy już czerwiec, a więc pora na to, żebyście zobaczyli naszym zdaniem najfajniejsze premiery minionego miesiąca, a więc miesiąca maja. Zapraszamy. Zapraszam Was do magicznej krainy Altranir. Krainy, w której energia zaklęta jest w płytkach. Zapraszam Was do Wieku Cudów, gry wydanej u nas przez wydawnictwo Galakta. Wcielicie się w niej w bogów, których moc nakręcana jest siłą wiary śmiertelników. To jest oczywiste, że w tym momencie będziecie chcieli ich skupić jak najwięcej. Aby tego dokonać, będziecie wznosić monumenty, budować mosty pomiędzy poszczególnymi krainami i tworzyć filary cywilizacji. Wiek Cudów to gra euro, w której Waszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Pomoże Wam w tym maszyna transmutująca, którą będziecie mogli modyfikować w trakcie gry. Wszystkie postacie w grze są asymetryczne, a ich moce będziecie odkrywać stopniowo, zdejmując elementy ze swojej planszy. W swojej turze macie do wyboru dwie opcje – rozwinięcie lub turę akcji. Rozwinięcie pomaga Wam naładować maszynę kafelkami mocy, czyli przygotować się do tury akcji. Natomiast w turze akcji będziecie mogli wykonywać dowolną ich liczbę, a macie naprawdę wiele możliwości. Wasza maszyna ma 5 slotów, które pozwolą Wam zdobywać nowe kafelki ulepszające Waszą maszynę, wysyłać Wasze płytki energii na planszę, aby budować monumenty, zajmować miejsca w filarach cywilizacji i walczyć o najlepiej punktowane miejsca w sektorze osiągnięć. Decyzji będzie tutaj sporo do podjęcia. Jest to jedna z tych gier, która wymaga kilku rozgrywek, aby poznać wszystkie jej możliwości. Czy przyjmiecie więc zaproszenie do Wieku Cudów? Trekking przez historię jest to także premiera maja od wydawnictwa Rebel. Jest to gra strategiczna, rodzinna, w której to przeniesiecie się w wyjątkową podróż po najważniejszych wydarzeniach w dziejach historii. W pudełku znajdziecie ponad 100 kart przepięknie zilustrowanych, a ponadto na tych kartach też znajdziecie ogrom ciekawostek właśnie dotyczących tych wydarzeń. Dlatego też warto polecić jest tę grę również w celach edukacyjnych, dzieciakom chociażby w wieku szkolnym. Rozgrywka trwa 3 rundy, które odpowiadają poszczególnym etapom Waszej wycieczki. Każdego dnia spędzicie różną liczbę godzin uczestnicząc w ważnych wydarzeniach historycznych. To od Was zależy, w jaki okres w dziejach się udacie, jednak warto zachować chronologię odwiedzanych wydarzeń, by zdobywać jak najwięcej punktów. Ten, kto zdobędzie ich najwięcej, oczywiście zwycięży rozgrywkę. Każdy nowy tytuł przygotowany przez Vitala Lacerte jest szeroko komentowany w sieci i wzbudza wiele skrajnych emocji. Nie inaczej było z grą Inventions, Ewolucja Idei, która została u nas wydana przez wydawnictwo Portal Games. Natomiast wiecie, co Lacerda, to Lacerda i tutaj możemy być pewni 3 rzeczy. Po pierwsze, że będą tam zawarte fantastyczne grafiki, które wyszły spod pędzla Jana Autula. Po drugie, że będą tam świetnej jakości komponenty. I po trzecie, co jest najbardziej ważne dla mnie z mojego punktu widzenia, to będzie tam zawarty naprawdę bardzo fajnie przemyślany koncept. Gra Inventions pozwoli nam poznać całą drogę wynalazku, od jego konceptu do implementacji. W grze każdy z graczy będzie prowadził i rozwijał bliżej nieokreśloną cywilizację. Poznawanie kamieni milowych będzie pozwalało partycypować w wynalazku. Mamy tu kilka ról, które gracz może objąć. Konceptora, czyli osobę, której wpadła do głowy idea. Wynalazcę, czyli człowieka, który zrealizował ten koncept do postaci realnego wynalazku. Możecie również wziąć udział w usprawnianiu i upowszechnianiu tegoż to dzieła ludzkich rąk. Każda rola ma swoje zalety i bonusy z nią związane. I to Wy dokonujecie wyboru, która rola i kiedy przyniesie Wam najwięcej korzyści. Ale to nie wszystko. W trakcie gry Wasza planszetka wzbogaci się o kolejne kafelki technologii, które pozwolą Waszej cywilizacji się rozwijać. Ważne jest, aby nauczyć się widzieć poszczególne zależności pomiędzy akcjami i nauczyć się je wykorzystywać, nawet jeśli nie ma drogi prowadzącej na wprost.
to, ile punktów zdobędziecie na koniec gry, jest tylko i wyłącznie w Waszych rękach. Brass Lancashire to także premiera Rebela, która odbyła się w maju. Co prawda nie jest to, jak dobrze wiecie, nowy tytuł, jedynie wznowienie pod szyldem nowego wydawcy. Jest to gra ekonomiczna, strategiczna, wielowymiarowa, o dość wysokim progu wejścia. Nie zaleca się tego tytułu graczom, którzy dopiero wchodzą w ten nasz świat planszówkowy. Natomiast jeżeli chcecie ciekawej i takiej bardzo głębokiej rozgrywki, to jak najbardziej musicie sięgnąć po ten tytuł. Rozgrywka w Brass Lancashire dzieli się na dwie części: erę kanałów i erę kolei. Każda era z kolei składa się z 8 do 10 rund i w każdej z nich gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z kolejnością ich żetonów na specjalnym torze. W swojej turze gracze wykonują dwie wybrane akcje. Znajdziemy wśród nich możliwość wznoszenia zakładów przemysłowych, ich rozwijania, rozbudowywania sieci połączeń kolejowych, sprzedaż dóbr, a także wzięcie pożyczki. Oczywiście grę zwycięży osoba, jak wspomniałam, która po zakończeniu drugiej ery będzie mieć najwięcej punktów zwycięstwa za żetony połączeń i odwrócone żetony zakładów. Był Brass Lancashire, ale oczywiście nie mogłoby się obyć bez Brassa Birmingham. Jest to kolejny wspaniały tytuł Martina Wallace'a, który przeniesie nas do zadymionych, ale jakże ekscytujących czasów rewolucji przemysłowej w Anglii. Przeniesie nas do czasów, gdzie odbyła się najsłynniejsza wystawa w 1851 roku. Jeżeli jesteście więc gotowi ubrudzić sobie ręce i nawdychać powietrza pełnego smogu i pyłków bawełny, to zapraszam Was do Birmingham, gdzie poznacie blaski i cienie przedsiębiorcy z tamtych czasów. Brass Birmingham to gra ekonomiczna, w której jako przemysłowcy będziecie rozwijać swoje imperium. Rozgrywka trwa dwie ery, kanałową i kolejową. Po zakończeniu ery kolejowej następuje liczenie punktów. Zwycięstwo zdobywa gracz, który zdobył ich najwięcej. Każdy z graczy dysponuje planszetką, na której znajduje się zestaw kafelków reprezentujących różne rodzaje fabryk. Kafelki te będą stopniowo umieszczane na głównej planszy, aby rozpoczęły produkcję oraz aby dawały awanse na torach punktów zwycięstwa i przychodu. Wszystko, co zostanie wyprodukowane, oczywiście należy sprzedać, ale nie będzie to takie proste, bo konkurencja jest tu silna i ma ten sam cel. No i w dodatku, aby ubić interes, należy go przypieczętować piwem, a nie zawsze będzie dostępne. Pamiętajcie, nie ma piwa, nie ma biznesu. No i pamiętajcie również o nadążeniu za czasami. Przygotujcie się na erę kolejową zawczasu. Zakłady, które nie nadążą za postępem, zostaną usunięte z planszy, a Wasza misternie budowana sieć połączeń będzie musiała być budowana na nowo. Smoki z Głębin to premiera maja od wydawnictwa Muduko. Jej autorem jest Simon Luciani. I choć autor raczej kojarzy nam się z bardzo ciężkimi tytułami euro, takimi jak Barasz czy chociażby Solkin, to tutaj mamy do czynienia z tytułem bardziej rodzinnym, aczkolwiek także strategicznym. Tu główną mechaniką jest Area Control, ale także jest to gra abstrakcyjna, ponieważ będziemy wykładali w swojej turze ogony oraz głowy smoków w naszych kolorach, w kolorach graczy, w taki sposób, żeby oczywiście zdobywać jak najwięcej punktów zwycięstwa. W każdej turze zagrywamy jedną kartę wzoru i umieszczamy na planszy morskiego smoka zgodnie z tym kształtem, powiększając w ten sposób swoją obecność w czterech morskich królestwach. Są oczywiście pewne ograniczenia i wymogi. Nie wolno stawiać własnych smoków morskich obok siebie. Dodatkowo na polach znajdują się monety, piraci i wiry, które aktywują się w momencie zasłonięcia. Deck building, czyli mechanika budowania talii obok worker placementu, jest to najbardziej lubiana mechanika w grach planszowych. Nic więc dziwnego, że wiele tytułów, które są obecne na rynku, właśnie do niej nawiązują. W grze
Ascension, wydanej przez wydawnictwo Rebel, gra ona pierwsze skrzypce. Co więc jest w niej takiego wyjątkowego, co wyróżnia ją na tle innych karcianek tego typu? Ascension jest to karcianka pojedynkowa, ale nie będziemy się tu wzajemnie naparzać, tylko walczyć o punkty honoru. Zaczynamy rozgrywkę standardowo, mając talię startową, zawierającą w tym przypadku uczniów i zbrojne banty. Tasujemy i dobieramy na rękę 5 kart, na których znajdziemy runy, punkty walki i punkty honoru. Runy służą do zakupu kart, punkty walki do pokonywania potworów, a punkty honoru to nic innego jak punkty zwycięstwa. W talii głównej mamy 4 frakcje. Oświeconych, czcicieli życia, mechanę i sługów otchłani. Wiele efektów na kartach będzie się odnosiło do kart z konkretnych frakcji. A jeśli chodzi o rodzaje, to mamy tu 3, nie licząc oczywiście zawsze dostępnych kart mistyków, ciężkiej piechoty i karty kultysty. No więc mamy karty bohaterów, konstrukty i potwory. Wzbogacając swoją talię, musimy pamiętać o zbieraniu punktów, albo poprzez zdobywanie punktów honoru wyczerpujących pulę, albo tych, które znajdują się na kartach. No i wtedy okaże się, kto wykaże się największym honorem. Cyberpunk 2077 Gangi Night City to premiera wydawnictwa Portal Games. Oparta jest ona na bardzo dobrze znanej i świetnie przyjętej na całym świecie grze komputerowej. Warto dodać, że jednym z autorów gry planszowej jest Eric Lang, a więc macie tutaj zapewnioną, świetnie rozbudowaną mechanikę Area Control. No i właśnie, wcielimy się tutaj w przywódców gangu, którzy to za pomocą rozwijania czy wzmacniania swoich gangów, stawiania chociażby pułapek i przygotowywania się do kolejnych bitew, będą starali się przejąć władzę w mieście. W swojej turze każdy gracz będzie albo wydawał znaczniki akcji, albo odzyskiwał je. Akcja aktywacji pozwoli na wykonywanie działań jednostkami, budowanie kryjówki lub ulepszenie kart walki. Wybierając akcję odzyskanie, odświeżamy wykorzystane znaczniki, pozyskujemy zasoby i rekrutujemy dodatkowe jednostki do naszego gangu. W trakcie każdej rozgrywki, oprócz tego, będą nam towarzyszyły karty opowieści. Będą one wprowadzały dodatkowe zasady, które niejednokrotnie wpłyną na przebieg rozgrywki. Na każdej kolejnej karcie będą pojawiać się rozgałęzienia. Prowadzą Was one dalej w scenariusz w zależności od spełnionego warunku wskazanego na którymś rozgałęzieniu. Gra kończy się, jeżeli zostanie spełniony jeden z dwóch warunków. Dowolny gang osiągnie poziom 25 punktów na torze reputacji lub zajdzie warunek kończący opowieść. Słynny eksperyment z kotem Schrödingera zainspirował powstanie gry Cat in the Box, która została wydana u nas przez wydawnictwo Lucky Duck Games. Ja bym jednak powiedziała, że bardziej nawiązuje do powiedzenia kupowania kota w worku. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie będziecie do końca pewni, w jaki sposób wykorzystacie karty, które macie na ręce. Ale w każdym razie, Cat in the Box będzie killerem. Tysiąca, wojny i gry 3-5-8. No dobra, trochę żartuję. Z tymi grami, które zostały wymienione, łączy z kotem tylko jedna rzecz. Branie lew. Cat in the Box to karcianka. I to bardzo strategiczna karcianka, w której celem jest zbieranie punktów. Robimy to poprzez zagrywanie kart i zbieranie lew. Do teraz brzmi jak każda standardowa karcianka, prawda? Otóż nie. W pudełku znajdziemy talię kart w kolorze czarnym, ponumerowanych od 1 do 9. Zestaw kolorowych dorpsików w 6 różnych kolorach, tajemnicze dwuwarstwowe planszetki oraz planszę główną. Naszym zadaniem jest zebranie konkretnej liczby wziątek zaplanowanych przez nas przed rozgrywką. Każdą zagraną kartę zaznaczamy na głównej planszy naszym znacznikiem na jednym z torów w 4 kolorach. Czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim. No ale hola hola, jak to w kolorze? Przecież mamy na ręce tylko czarne karty. No i właśnie cały myk w tym, że sami nadajemy kolor zagranej karcie. Musimy to zrobić w taki sposób, aby wziąć konkretną liczbę lew oraz nie zablokować się i nie stworzyć w ten sposób paradoksu. Proste? No wcale nie, ale to już sami musicie sprawdzić. Marrakesh od Yuvi Games to gra rodzinna, abstrakcyjna. Tutaj głównymi mechanikami są area control oraz układanie elementów.
Gra ma na tyle proste zasady, że zagracie w nią już z 6-latkiem. W Marrakeszu każdy gracz wciela się w rolę handlarza dywanami, starając się przewyższyć konkurencję. Wszyscy startują z taką samą sumą pieniędzy, jednakową liczbą dywanów. W trakcie swojej tury gracz może obrócić figurkę Asama o 90 stopni. Następnie rzuca kością, aby przesunąć go o liczbę pól wskazaną przez wynik rzutu. Jeśli Asam dojdzie do krawędzi planszy, zmienia się kierunek jego ruchu i kontynuuje w następnym rzędzie. Jeżeli Asam zatrzyma się na dywanie innego gracza, wypłaca się właścicielowi dywanu monetę za każdy przylegający kwadrat tego samego koloru. Następnie gracz kładzie jeden ze swoich dywanów prostopadle do Asama, dbając o to, by nie pokrywać innych dywanów. Gra kończy się, gdy wszyscy uczestnicy wyłożą swoje dywany. Każdy gracz otrzymuje monetę za każdy widoczny kwadrat swojego dywanu. Zwycięża osoba z największym majątkiem. Pamiętacie czasy z dzieciństwa, kiedy rodzice mówili Wam, że to nieładnie jest pokazywać język? Otóż czasy się zmieniły. W grze Pokaż język wydawnictwa Grana pokazywanie języka jest wręcz pożądane. Warto jednak zaznaczyć, nie chodzi o Wasz język, tylko o język przeuroczych mopsów zawartych w grze. Gra Pokaż język to przede wszystkim memory, która wyposażona jest w przeurocze komponenty, całe stadko mopsów. Zasady w tej grze są banalnie proste. Układacie na stole wszystkie psiaki tak, aby nikt nie zobaczył koloru języka, jaki ma każdy z nich. Następnie bierzecie po planszetce ogródka i możecie zacząć zabawę. W swojej turze gracz rzuca dwoma kostkami. Wyrzucone ścianki wskazują, jakie kolory języków muszą mieć mopsy wskazane przez Was. Jeżeli po naciśnięciu grzbietu pokaże się język we wskazanym przez kostkę kolorze, psiak umieszczony jest na Waszej planszetce ogródka. W wersji hardkorowej można podbierać psiaki z ogródków innych graczy. Czad! Gra kończy się, gdy wyczerpie się pula psiaków lub gdy jakiś gracz zapełni wszystkie pola w swoim ogródku. Jedną z premier miesiąca maja jest gra Nucleum od wydawnictwa Rebel. Jest to bardzo strategiczna gra o dość wysokim progu wejścia, w której to wcielimy się w 19-wiecznych przemysłowców w Saksonii, którzy to za pomocą wydobywanego uranu oraz tytułowego nucleum będą łączyć miasta, budować fabryki, tym samym zbierać punkty zwycięstwa, a to wszystko, żeby zadowolić króla i oczywiście zwyciężyć rozgrywkę. Jeżeli lubicie takie tytuły jak Brass, to zdecydowanie również ten tytuł powinien Wam przypaść do gustu. Podczas rozgrywki wcielimy się w przemysłowców, którzy próbują odnieść sukces podczas ekonomicznego i technologicznego boomu w XIX-wiecznej Saksonii. Plansza główna przedstawia miasta, w których znajdują się działki budowlane, pola wydobywcze, pola na turbiny i elektrownie, które będziemy zapełniali w czasie gry. W każdej turze gracz zagrywa płytkę akcji na swoją planszę albo na map. Może również przeprowadzić doładowanie, a więc odzyskanie płytek i przeprowadzenie dochodu. Łącz miasta, aby stawiać i zasilać budynki za pomocą nucleum i uranu z wybudowanych przez siebie kopalni. Wypełniaj kontrakty i wynajduj nowe technologie, prowadząc swoją wyjątkową frakcję do sukcesu i zaspokajając ambicje króla. Zostań najlepszym przemysłowcem w nowej erze. I to wszystko, co przygotowałyśmy Wam w tym miesiącu. Mamy nadzieję, że coś dla siebie odkryliście na nowo, a jeżeli Wy macie jakieś propozycje, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o premierę maja, to koniecznie wrzućcie to w komentarzu, a my widzimy się za miesiąc. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.